Ja się bardzo cieszę, że już po raz 15 Starostwo Powiatowe w Pucku może wspierać tą uroczystość, tą imprezę. Bardzo wysoki poziom, świetne wykonania, świetne aranżacje. Muszę przyznać, że jury na pewno nie miało łatwego zadania dzisiaj. No było dzisiaj 17 uczestników, w grupie młodszej 6 osób, w grupie starszej 11. Rozejrzyj się, bo przed nami tysiące znowu. Nowy próg przekroczyć z tobą chcę, już nie dzieli nas nic za mocny czas. Tylko ty możesz mi przenosić burę, tylko ty osłyszysz mi najbardziej gorzką łzę. Zawsze ocenianie jest trudną pracą i w tym roku również nie było łatwo. Słyszałam z opowieści jakby jurorów, którzy brali w poprzednich edycjach udział, że co roku nie jest łatwo i w tym roku również nie było. No tak, dzisiaj z gminy Puls było najwięcej osób. No, talentu się nie wybiera, po prostu się z nim się rodzi. Chciałbym, żeby ta impreza odbywała się corocznie, żeby po prostu nie umarła. Zwracaliśmy uwagę na dobór piosenki, na interpretację, na dykcję, na intonację, czyli na czystość śpiewania, na ogólny wyraz artystyczny. O dykcji już mówiłem, ale też jakby w przypadku moim i Weroniki, ponieważ brałem udział również w eliminacjach, to ja obserwowałem jakby postęp pomiędzy eliminacjami a finałem. I ten odbył się jakby też u wszystkich wykonawców, było lepiej niż na eliminacjach. I drugie miejsce w kategorii starszej zajęła Klaudia Skrzypkowska. Razem ze słońcem staję bez domu na i ruszam w drogę bez słów. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii młodszej 15 edycji powiatowego festiwalu piosenki Bursztynowe Klucze otrzymuje Marcelina Fiszak! Jak ogień ogrzewa i świeci tu, gdzie się mieszka. Chcę go pogłaskać, chodź, patrz mnie, teraz wiem, bo wyszłam chyba za blisko. Dziwi mnie wszystko. Świat jest cudowny, choć są i przeszkody, a wtedy się rzuca mnie ta ryba bez wody. Chciałam też wstać, grawitacja ściągnęła mnie w dół.